Dzień dobry moi drodzy, witam was w dzisiejszym odcinku razem z Adamem. Adam jeszcze nie ma prawa jazdy, ale nie musi mieć prawa jazdy, bo to o czym dzisiaj jeździ to są cross-karty. Startuje nimi także w tym roku w cyklu rallycrossowym, zdaje licencję wyścigową. Jak to się stało, że ten młody człowiek jeździ takimi autami? Jak to się stało, że ten człowiek zainteresował się driftem? Oglądajcie dalej. To pokażesz nam, jak to jeździ? Oczywiście. No dobra, to palimy tego grata. Cześć, nazywam się Adam, mam 17 lat i od 6 lat jeżdżę tym motocrosskartem. Stało się tak, że jednego dnia dostaję SMS-y od ojca, że zakupił sobie Bugiego takiego, crosskarta. No ja jako tam miałem wtedy chyba 10 lat, to ja byłem oczywiście super, super się cieszyłem, było, że super, poglądałem sobie, może pojeżdżę nawet. I tak naprawdę on siedział w garażu przez 2-3 miesiące, nie? I tam ja siedziałem i tam udawałem, że jeżdżę tym, nie? Potem rok później w końcu wsiadłem i pojeździłem sobie pierwszy raz, tylko problem taki, że w ogóle nie dosięgałem do pedałów, więc były 3 koce napakowane, fotel do przodu maksymalnie i było jeżdżone w końcu. Na pierwszym biegu, ale było. Okej, okay, spoko. Nie przerażało cię to, że takim spalinowym, szybkim pojazdem jeździłeś tak młodo? No nie było tak szybko na początku, więc nie było tak naprawdę się czego bać, bo szybciej go-kartem jeździłem czasami, nawet o takim wypożyczonym, nie? Więc prędkości te same. Spoko. A czym jest ten kart, który stoi za tobą? Z czego to jest złożone? Czy to się gdzieś kupuje? To jest cross-kart kupiony akurat od firmy w Hiszpanii, od firmy Speedcar, jeśli się nie mylę. On ma w tym momencie silnik od Suzuki 600. To jest ogólnie kupiona buda i tylko się tak naprawdę ją kupuje. Można zrobić, tylko kurde, to zajmie kupę czasu. To jest taki po prostu zespawany egzoszkielet na takiej plastikowej budzie, którą rozwalamy co 2 miesiące. Okej, i wymieniacie, tak? To w sensie znaczy, to przyklejamy z powrotem w pół. To się laminuje jak drift car. No dokładnie. Laminuje się jak drift car, okej. Ale sam ten szkielet kupujecie gotowca? Tak.
Tak, no czyli tak naprawdę kupujesz wszystko. Cały pojazd jest do kupienia. Okej, spoko. No. No i co, nie masz jeszcze prawa jazdy w zasadzie, masz 17 lat, czy to jest jedyne czym jeździsz, czy zacząłeś jeździć w drift? Nie, jeszcze startuję w drifcie tak bardziej hobbystycznie. Teraz naprawiam swoją M30, bo klepnąłem w Maćka i w drifting mi Maciek wciągnął. Akurat się poznaliśmy na torze, jak z ojcem byliśmy testować tego crosskarta. Był otwarty trening i się pojawiły driftowozy. No to ja wsiadłem do Maćka i przewiózł mnie raz po torze i potem już tylko drifting mnie ciągnął, więc... Czy wiedziałeś, że chciałeś pójść w BMW, czy...? Nie, no jak młody to oczywiście Nissana chciałem. Tak było. Ja byłem młody i głupi, ja nie wiedziałem, że Skyline ma napęd na 4, nie? Więc ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi w driftach. No nie każdy, tylko GTR. No, no GTR, no. Okej, okay, ale co? Ale poszedłeś w BMW, bo? Bo cena i wygląd. E30 to jest naprawdę jedno z moich ulubionych aut w ogóle. Czy duży wpływ mieli na siebie rodzice, czy tato na to, że... Oj, tato na pewno, kurde, on kiedyś mnie zabierał na taki tor, takim radikalem jeździliśmy, tylko ja tam młody nawet nie mogłem na drogę patrzeć, byłem taki mały, że tylko kokpita widziałem i tam się cieszyłem. Był taki mały światełko, gdzie pokazywało biegi, ale ja byłem, nie wiedziałem, co to są biegi, ale wiedziałem, że jak jest szóstka, to jest najszybciej. Ja sam mówiłem, ma być na szóstce cały czas, ale trochę na nawrotkach to nie pasowało. Planujemy z Maćkiem teraz w drifcie też postartować trochę, też będziemy startować w crosskarcie, teraz właśnie z ojcem, ojciec już od roku jeździ. Jak wyglądają starty w crosskarcie? Co to jest za liga i na czym to polega? Czy to trzeba spełniać jakieś wymogi? To jest w sumie nowa liga, tak naprawdę od dopiero roku istnieje. 8 zawodników startuje, jeździ się 3 wyścigi takie kwalifikacyjne. I potem jest wyścig 5 okrążeń plus 1 Joker Lap. Teraz w tym sezonie zaimplementują to. To jest pół na asfalcie, pół na szutrze. Ja ogólnie wolę na asfalcie jeździć, ale jest trochę szutru po drodze. Bo to jest klasa generalnie rally crossowa, to jest jakby odnoga rally cross. Mhm. Czyli na zawody, na cały cykl rally crossowy, który podlega pod jakiś pod PZMOT, pod FIA? Tak, aktualnie tak. Dobra, Adam, to powiedz mi, czy każdy może po prostu wsiąść, pojechać na takie zawody, czy coś trzeba jeszcze spełnić, jakieś formalności? Jeśli ma się licencję wyścigową... A jak widzę twoją licencję wyścigową? Czy ty masz 17 lat, możesz taką mieć? Tak, mam juniorską BC klasę i ogólnie ona też transferuje, jak będę miał 18 lat, będzie po prostu seniorska. Okay. Tylko mi zostały jeszcze badania psychologiczne i tyle. Okay. Trudno jest taką licencję zdobyć? Na czym to polega? Nie, to tam 5-7 godzin jest uczenia się takiego i potem masz egzamin. Mhm. W sumie jest taki intuicyjny trochę. Trochę tam czasami mogą takie pytania niezbyt miłe. Tak naprawdę jazdy. No, dokładnie. Dobra, pokaż nam to z bliska, jak to wygląda. Czyli to z zewnątrz to jest taka tylko plastikowa buda. Tak, na tym wszystkim. Plastik. Okej. Okay. Laminat, nie? Takie czy plastik? No, z laminatu, nie? Ale masz takie kratki, nie? Żeby ci tu nic nie leciało, jakieś kamorce czy coś, to tak na bezpieczeństwo. No, kratka już metalowa, nie? Kratka metalowa. Fajnie i niefajnie z racji tego, że na mokrym, jak jest błoto, to trochę to... Mocno pryska. Mocno tak, leci na gębę. No i to potem jest problem, że trzeba mieć zrywki cały czas, bo inaczej się po prostu nie widzi, a to jest... Prawie jak motocross, tylko z 4 kołami. Dokładnie. Okay. Też, oczywiście niektórzy zawodnicy teraz instalują, wszędzie mają tam siatki, ale z przodu mają szybkę taką, tylko ja trochę nie rozumiem, jak oni to będą wycierać, bo jeszcze z kasku sobie, wiesz, wytrzesz, jeszcze rękawiczką, ale... Właśnie. Ale tak w przód to nie wiem, jak to mogą. Okej, okay. No tak, dokładnie. No kerszerem pewnie podchodzą do tego. No ale podczas wyścigu raz ci chlapnie. A no tak, i koniec, nic, jesteś w lesie. Nic. Pokaż mi tam w środku, co tam się jeszcze dzieje, nie? W środku to jest. Masz siedzonko, otwieraj drzwiczki, nie? Masz siedzonko, no lombadorsy. siedzonko, pasy czteropunktowe, wiadomo. Pięcio? A, bogactwo, no kurczę. No to co ty tu masz? Widzę wskaźnik jest z motocykla. Tak. Z GSXR, tak? Tu jest wszystko zrobione, żeby to było prosto. Instalacja jest motocyklowa. Okej. Jest to samo. Okej. Ogólnie to jest po to, żeby się jeździło i żeby było proste po prostu. Ale masz, widzę, napisane optymalna temperatura oleju od 185 do tego, żebyś nie zapomniał. Z Anglika na Fahrenheitach. Mamy na tyle fajnie, że tu są spryskiwacze tych chłodnic, nie? Tu mamy Tak. tym. Natrys, tak? Na chłodnicę? Tak, natrys mamy. Okej. Okay. Który działa chyba na tylko jedną. Nie? Ale to można generalnie godzinami upalać. No.
Adam, jak się czasem dorwie, to jedzie do suchego baku po prostu. Okay. No. Czasem. Zawsze. Przeważnie tak jest. Fajna konstrukcja, bo to jest sekwencja w sumie, więc... To ja właśnie miałem spytać, gdzie ty zmieniasz biegi? Tu masz drążę? Tu mam od, okay. od... Czyli po prostu do przodu, do tyłu, tak? Tak, znaczy pierwszy bieg jest do przodu ogólnie, dwójka do tyłu, a zero jest pomiędzy tam taki lightowy. Okej, okay, dobra, nie wiem, no i ręczny jeszcze jest taki. No jest ręczny, ale to trochę taki mały. Taki mały, okej. Okay. Aha, ale on jest po to, żeby w trakcie, żeby zaciągnąć, tak, żeby tam tak, jakoś nawrócić czy coś, tak? No, okay. Przydaje się. No sama specyfika jazdy tym, jeśli mogę powiedzieć, bo ja to w ogóle hobbystycznie tym jeszcze, ale tutaj jest masa z tyłu, przód jest nieważki, tutaj często w zakrętach jedno koło jest w powietrzu i cały czas trzeba nad sterownością tym jechać, żeby jechać szybko po zakręcie, to nie jedzie się tak jak, że walczysz o tą trakcję i nie. Za piecem wszystkie koła się kręcą. Tak, znaczy tak. Wszystkie dwa z tyłu w sumie. Tak, tak. Cały czas w kontrze i wtedy jest, no jest mega fun i wtedy jest dobry czas. No tak, 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 tak. A tak, czasy tak. Warto powiedzieć, to robi na poziomie klasy supercar rallycross. No. Tak. No tak, tak. Stosunek mocy do masy. A mocy to ile ma? To ma około 130 to ma 150 chyba, bo tu jest 600, tu jest 750, jeśli się nie mylę. Aha. Okej, okay, czyli 130, 150 koni, tak? I 400 kilowagi. No to taki przelicznik jest srogi, tak, nie? Jest sporo, no. Przelicznik już taki konkret, nie? I na każdym biegu robi takie rzeczy. No, zawieszenie. Jest jakieś takie... Ustawione na miękkie. No. No, ugina się, to ja pokażę z tej strony. No dawaj jeszcze. No. No buja się to, nie? A, przy hamowaniu mega widać, że... A, że idziesz, gryza, nurkujesz, nie? Tak, gryza się, w koło się kładą, od razu robi się negatyw na tych dwóch wahaczach, tak to jest skonstruowane. Aha. Pakujesz się w zakręt, dajesz gazu, już jest kontra i przód się unosi. Okej. Okay. I już wyprzedzenie spożnia powoduje, że tam cały czas w gazie to wtedy dobrze jedzie, nie? Okej, spoko. No tak, bo to dzięki takim zawieszeniu to też jakąś tam trakcję jednak ma tą przyczepność, tak. Gdzieś tam jest, nie? I cały czas łoisz, nie? Kurczę, fajnie. Czyli jeden jest twój, jeden jest ojca. To jest, wiesz, znaczy tak naprawdę są obydwa ojca, ja tylko pożyczam od niego. Okej, okay. Ty tylko sterujesz. Tak, no, to był pierwszy, jaki w życiu ojciec kupił wtedy, dawno temu. Ten jest trochę... Jakby... No, dokładnie. Świeższy. Też jako używany, tak. Tak, obydwa były kupione używane, ale to jest dobrze, bo no oczywiście wtedy wszystko taniej wychodzi. Niestety, z porównaniu do innych w stawce, to są trochę starsze modele, więc oczywiście mamy trochę trudniej. No tak, ale to też zaczynasz, nie? Dokładnie, ale o też setupem jest trudniej z tym było, on jest akurat na prostych, jest piekielnie szybki, piekielnie przyczepny, ale w zakrętach trochę, no przód wylatuje trochę niestety. To tak, już punkty mocowań zawieszenia są inne, rozstaw osi, nie wiem czy nie jest delikatnie zmieniony i to inaczej jedzie. Okej, czyli jednak w ogóle to jakby inny producent, to jest też jakby inny model tej samej konstrukcji rurowej wszystkiego, czy to wynika z silnika? To jest ten sam producent, tylko inne roczniki. Późniejszy, tak? A jakie to są w ogóle, kiedy to zostało wyprodukowane, jakie to są roczniki produkcji? 2.4? 2.4, 2.5. O, okej. No to też już parę lat ma, nie? Tak. No spoko. Jak na wycisk, jaki to dostaje generalnie przy takim użytku, to swoje wytrzymało, nie? Tak, no tak, to też można dospawać. No właśnie widzę, tam z tyłu coś dospawamy, jest kawałek rurki już, nie? Tak. Zestaw Unibali, regeneracja amortyzatorów. I jedziesz dalej, nie? No tak, konstrukcję rurową po prostu przyspawujesz, wycinasz, wstawiasz nową rurę czy coś. Chociaż z drugiej strony tu widzę, to chyba nie, bo tutaj widzę jest ten. Homologacja. Motoskaf albo homologacja chyba klejona. Nie przeszło. No, nie. Ale i tak mimo wszystko fajnie, że to jest produkowane, można to zamówić nawet, jeżeli zetniesz wahacz, to dzwonisz i przysyłają chłopaki. może nie było. Może kiedyś u ciebie, nie? No. Ale tu błotniki, a nie, tam też są błotniki teraz tu siłą, to już tak, nie wiem, większy mi się wydaje. No tak, to musiałbyś się przejechać w ogóle, żeby poczuć coś takiego, bo jazda jeszcze po takim luźnej nawierzchni, nie da się porównać do ani driftu, ani wyścigu. Nie, no mówić, ja domyślam się, jak to może być, wiesz, mnie nawet motocykl przeraża, nigdy w życiu na motocyklu nie jechałem, a co dopiero, wiesz, czymś takim, nie? Polecam przyjechać na lato, tu mamy taki mini tour rajdowy, żeby przejechać, to spoczko. Będzie dobry film kiedyś. Spoczko. Thank you.
Ale i lubisz ją bardziej? No trochę bardziej. O, jak tu pachnie paloną gumą. Opowiedz tylko w dwóch zdaniach o tym wozie, co to jest? To jest 335i 92, który kupiliśmy od takiego miłego Anglika, który rozbił go na Nürburgringu. Okej. I niestety pan nie wiedział, że jak trafisz taką nowszą BM-ką, to jest drugi akumulator z tyłu, który się rozłącza. Okay. I cię nie odpalisz silnika po prostu. Okej, okay. I dlatego sprzedał tanio? Tak, bo myślę, że silnik... Że padł silnik. No. Okej, okay. I czyli udało się super tanio kupić 335. Dokładnie. Z kiernią po prawej? Czy po lewej? Po lewej. Po lewej, okej. Okay. Czyli był Anglikiem, ale miał na nur po prostu z kiernią po lewej ten tak, samochód. Dokładnie. Okay? No. To był... On miał w ogóle blachy? Miał jakieś niemieckie? Miał, ale... Okay. To on... Nie używamy blach, kurwa. A, okej. Okay. No tak pytam w ogóle, czy on był kupiony jako normalnie legalnie jeżdżące auto, co nie? Tak. Co tu w tym wozie zrobiłeś, żeby jeździł bokiem? Ma spawany dyfer 100%, ma skręt od Maćka od CNC, który no. jest zajebisty naprawdę. Okej. Okay. Gleba jest, nie? Więc co, jakiś zawias? Jest, od BC Racing mamy set. Spoko. Miły, wygodny, fajny, bo można regulować. No, pewnie. Tylko kurde, fajnie wygląda tak nisko, ale to się nie daje jeździć tak. Dlaczego? Tak drapie, tak wali. Może na innych ulicach to można byłoby, ale tu w okolicy nie ma na tyle. W sensie, że gleba za duża, żeby upalać, kurde. Nie? Ile razy ja ten zderzak ściągnąłem, to jest... No. No, taka na glebie takie driftowanie tylko na idealnie płaskich torach, nie? Jak stół, nie? A nie takie tak, ten... dokładnie. Spoko, a jak buda w ogóle w tym samochodzie? Ona jest jakoś poszerzona, ma jakieś elementy lżejsze? Jak to ma jest? Ogólnie, ona jest większość ma elementów plastikowych typu maska, przedni zderzak, nadkola. Mhm. Tak naprawdę tył jest też z tego, też z plastiku. Z laminatu? Tak, z laminatu, ale on jest akurat ładnie, nie na wkręt, tylko on jest ładnie do tylko szpachlu, przez blacharza zrobiony. Tak. Po ludzku, okej, okay, spoko. Coś jeszcze, żeby odelżyć, tu zrobiłeś? Widzę, w środku pusto je, nie? Dwa kubły? Tak, on kurwa, z przodu jest klatka, od direktu zrobiona. Mhm. Kompletna, nie? Kompletna, też załącznikowa, porządna klatka. Dwa kubły, pasy. Dokładnie. Hydrołapa jakaś. Tak, taki... od Maćka łapa też. Mocowo, to jest fabrycznie ma 305 koni, tak? 305, 306, no ale to podkręciliśmy tak, soft tuning na 380. 380 koni, to z 500 N pewnie? No. Coś koło tego, nie? I co, starczy ci taka moc w takiej budzie, czy... Mocy na pewno starczy, tylko auto jest trochę za ciężkie jak dla mnie. Okay. Za to, że ja jeżdżę 30, mamy 30 też, to w tym się mile jeździ trochę, bo na mokrym, jak Maciek jechał tym, a ja 30, no to dogoniłem. A 30 ma 190 koni. Okej. No, przyczepność to jest duża, duża wada tego. Czyli jednak masa wrogą motorsportu. Tak. Spoko. Baterii, no wystarczy, dobra. Nie? Jest 80%, jak już się nagrywa, nie? Nagrywa się? No. Mogłaś najpierw sobie pasy przejść. Thank you.
Moi drodzy, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Łapy w górę dla Adama. I co? Czekam na wasze pytania, czekam na wasze komentarze. Jak macie jakieś pytania do Adama, to na pewno bardzo chętnie na nie odpowiemy. I widzimy się już w sezonie wyścigowym w tym roku z Adamem. Oraz widzimy się na imprezie Flatout Power Festival, na której zobaczycie go. Chyba jednym i drugim byś się pojawił, żeby jeździć, co? Tak, na pewno. Tak, na pewno. Zrobimy show. No. Dobra, moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie, cześć. Cześć.